Zatem jeszcze raz witam serdecznie i chciałem dziś kontynuować te refleksje nad odbudową Polski. Trudno ją prowadzić w oderwaniu od chwili bieżącej, od stanu, w którym Polska się znajduje obecnie. Tak się składa, że miałem okazję brać udział jako jeden z wielu współautorów w przedsięwzięciu, wydaje mi się, ważnym, będącym jakimś bilansem tego stanu, w jakim Polska się znalazła, a mianowicie w książce pod tytułem Wygaszanie Polski. Brałem udział też w takiej promocji tej książki, która odbyła się tydzień temu w Warszawie z udziałem kilku współautorów. Na mnie szczególne wrażenie w czasie tej promocji i także w samej książce, gdzie każdy z tekstów, nie mówię o swoim, ale każdy inny z tekstów naprawdę zabiera bardzo ważne dane. Powinien być jakby w pigułce ten materiał, wydaje mi się, przekazywany z rąk do rąk, z umysłów do umysłów, żeby przekonać, że tak dalej być nie może. Ale szczególne wrażenie zrobiły na mnie te dane, które przytaczał minister Antoni Macierewicz, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, ale przytaczał je przede wszystkim jako specjalista od spraw obronności kraju, w tym przypadku specjalista od spraw bezbronności kraju. I pan dr Janusz Szewczak, wybitny ekonomista, który przedstawiał sytuację gospodarczą. I pozwolę sobie przytoczyć te dwie dane, które padły w czasie tej promocji, które są zawarte także w tej książce, które są może szczególnie wymowne. Pierwsza informacja, którą przypomniał pan minister Macierewicz. No wiemy, że mamy poniżej 100 tysięcy żołnierzy w tej chwili formalnie w służbie wojskowej, a jednocześnie wiemy także, że na jednego oficera w Wojsku Polskim, w służbie czynnej, przypada obecnie 0,5 szeregowca. I właśnie w tym czasie decyzją ministerstwa zwalnia się, nie chcę pomylić liczby, więc powiem, ileś tysięcy szeregowców, a to już jest armia zawodowa, więc to są przeszkoleni ludzie, przez lata szkoleni i przez lata dochodzący do pełnej sprawności bojowej. Zwalnia się ich do cywila po to, ażeby nie osiągnęli uprawnień emerytalnych, które mogliby nabyć. Czyli wojsko pozbywa się tych ludzi, którzy stanowią sól, można powiedzieć, obronności w takim, a nie innym momencie, w którym obecnie się znajdujemy. Drugi element, który chciałbym przytoczyć z tej prezentacji, by wprowadzić nas w sytuację, którą oczywiście każdy z Państwa doskonale rozumie, ale podaję te argumenty, żebyście Państwo je mogli upowszechniać, przekazywać wśród swoich znajomych. Wszystkie wojska polskie, jednostki zdolne do działania bojowego są urzutowane wzdłuż Odry i Nysy. To znaczy jesteśmy gotowi bronić Niemiec. Taka jest realna prawda, to nie są moje wymysły. Na odcinku od granicy białoruskiej, która stanowi, zwróćmy uwagę, wspólną przestrzeń obronną, jak to się mówi formalnie, a można odwrotnie, raczej realnie powiedzieć, wspólną przestrzeń do ofensywy Białorusi i Federacji Rosyjskiej, ponieważ tworzą one właśnie razem Związek Białorusi i Rosji, zwany potocznie Zbirem, który wspólnie przeprowadza manewry wojskowe, właśnie te, na których ćwiczy się co dwa lata, a to taktyczny atak nuklearny na Warszawę, a to ewentualnie zdobywanie instalacji portowych na Bałtyku. Otóż między granicą białoruską a Warszawą znajduje się tylko jedna jednostka wojskowa. Ona jest umieszczona w Wesołej. Wiecie Państwo, gdzie jest Wesoła? Tak, to jest właściwie część Warszawy. No, w związku z tym przechwałki czy deklaracje, które składał prezydent Putin czy niektórzy wyżsi generałowie armii Federacji Rosyjskiej w istocie brzmią, powiedziałbym,
dość słabo w stosunku do realnych możliwości Armii Federacji Rosyjskiej. Nie 24 godziny, ale myślę 2 godziny szybkiej jazdy wystarczą, żeby dojechać do Warszawy Armii Rosyjskiej. I to nie chodzi o to, żeby nas straszyć, bo myślę, że w tym momencie, taka jest moja przynajmniej opinia, agresja militarna Rosji nam nie grozi. W tym momencie, to znaczy 17 marca 2015 roku. I mam nadzieję, że w całym tym roku może jeszcze do takiego nieszczęścia nie dojdzie. Ale ta agresja jako pewna, coraz bardziej realna możliwość jest nie do obejścia w naszym planowaniu wojskowym, w naszym planowaniu strategicznym. I to zaklinanie rzeczywistości, którego uderzającym, wstrząsającym przykładem, trzeba się do tego odwoływać codziennie w kampanii wyborczej, teraz trwającej, prezydenckiej, jest Biała Księga Bezpieczeństwa Polski, opublikowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na czele z pierwszym szogunem Rzeczpospolitej i 200 specjalistów podporządkowanych generałowi Koziejowi, wyraz świadomości, myśli obronnej tej elity, jeżeli można tak powiedzieć, wojskowej, eksperckiej, którą skupił prezydent Bronisław Komorowski wokół siebie. To jest najnowsza edycja Białej Księgi, ponad 300 stron. Rozsyła Biuro Bezpieczeństwa Narodowego te księgi. Ona dotarła nawet do mnie, wysłana na adres na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otóż formułuje ona jasno zagrożenia, które stoją przed Polską. Polsce nie grozi żadna wojna, żadna agresja zewnętrzna w ciągu najbliższych 20 lat, informuje ta właśnie Biała Księga Bezpieczeństwa Polski. Jeżeli z jakimś zagrożeniem możemy mieć do czynienia, poza implikowanym między wierszami rzecz jasna niebezpieczeństwem, jakie stanowi Prawo i Sprawiedliwość, te ruchy ekstremistyczne w Polsce, to tym wymienionym z nazwy niebezpieczeństwem, które realnie może zagrozić Polsce jedynie, jest terroryzm islamski. I tego nie lekceważę, to jest realne zagrożenie, ale czy pierwsze i czy jedyne, na to sobie odpowiedzmy. I czy rzeczywiście w perspektywie najbliższych 20 lat Polsce nic nie grozi. Też o tym akurat w książce Wygaszanie Polski specjaliści od spraw obronnych, to nie jest tylko minister Macierewicz, ale drugi jeszcze, bardzo fachowy współautor tej książki, pisze o sprawach obronnych. Nie zdążyli tego uwzględnić, bo rzecz stała się w ostatnim czasie. Pan minister Siemoniak nagłośnił bardzo swoją decyzję, która ma nas uspokoić, powiedzieć nam, że jesteśmy bezpieczni, że ministerstwo czuwa. Swoją propozycję, prośbę o zakup rakiet manewrujących Tomahawk, które mają być wystrzeliwane z zakupionych w przyszłości okrętów podwodnych. Wziąłem do ręki Wall Street Journal, angielską gazetę, która informuje o szczegółach tej propozycji ministra Siemoniaka. Proszę zgadnąć, w którym roku mają te rakiety wejść na wyposażenie Wojska Polskiego? W 2030, dokładnie, tak, 2030. Tak. Państwo są, jak widzę, no lepiej poinformowani niż Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Otóż z tej perspektywy musimy spojrzeć na jeszcze jedną daną, która jest przywołana w książce, do której się odwołuję w tej chwili. Teraz mówię o wygaszaniu, a nie o Białej Księdze. Otóż też słyszymy codziennie niemal, albo bardzo często w każdym razie, w propagandzie, która towarzyszy kandydaturze Bronisława Komorowskiego na urząd prezydenta w nowej kadencji, że to jemu zawdzięczamy, no nie tylko zgodę, nie tylko jest prezydentem zgody, ale jest prezydentem bezpieczeństwa narodowego. I że to właśnie jego inicjatywie zawdzięczamy wygospodarowanie w naszym budżecie w roku 2011 środków w wysokości 130 miliardów złotych, to jest poważna bardzo kwota, na modernizację polskiej armii. To było w 2011 roku. Rzeczywiście taka z inicjatywy prezydenckiej ustawa została przeprowadzona. No, bardzo duża kwota, to jest jednak około 40 miliardów dolarów. Niemało można za to kupić. Ile kontraktów zostało rozstrzygniętych do 17 marca 2015 roku? Ile sprzętu zostało zakupionego z tych 130 miliardów?
Równo zero, tak jest, to trzeba pamiętać. Równo zero. Wydatkowany został równo zero, można powiedzieć, liczący stan środków finansowych na modernizację państwa, znaczy środków obronnych państwa polskiego w ciągu tych 4 lat. Przypomnę, że jednocześnie w roku 2010, w lutym, premier Putin, bo wtedy przejściowo pełnił taką funkcję, rządząc cały czas oczywiście Federacją Rosyjską, zgłosił propozycję zawarowania w budżecie rosyjskim 400 miliardów dolarów na modernizację armii rosyjskiej w latach 2011-2020. Chcąc, no, że tak powiem, powiększyć te środki, zaimponować skalą swojej gorliwości w podnoszeniu zdolności ofensywnych armii rosyjskiej, prezydent Miedwiediew zaproponował wyższą sumę, 800 miliardów. Skończyło się na kompromisowej sumie 650 miliardów dolarów. W maju 2010 roku, dokładnie 5 tygodni po tym, co stało się w Smoleńsku, ten projekt budżetu, uzupełnienia budżetu wojskowego Federacji Rosyjskiej stał się prawem. 650 miliardów dolarów, czyli kilkanaście razy więcej niż prezydent Komorowski zawarował w budżecie obronnym Polski na ten sam cel, czyli na modernizację armii. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdybyśmy wydawali kilkanaście razy mniej niż Rosja na zbrojenia, bo jest różnica budżetu i jest różnica ambicji. My nie chcemy podbić całego świata, chcemy się tylko obronić. Problem polega na tym, że z naszego budżetu na ten cel nie wydano nic, a w Rosji przeprowadzono mniej więcej w połowie wydatkowanie tej sumy. Kilkaset miliardów dolarów zostało już wydanych na modernizację rosyjskich sił w ciągu tych 5 lat, bo to już no, 5. rok jest, nie 5 lat, ale 5. rok. W tej chwili Rosja wdraża nowy, bardzo poważny program reform wojsk powietrzno-desantowych, czyli tych najważniejszych dla ofensywy, dla realnej ofensywy, dla takiej, którą można wykonać nie na papierze, ale w rzeczywistości. To są wszystko zjawiska, które próbuję obserwować. Są inni znacznie bardziej fachowi ode mnie obserwatorzy, którzy je śledzą. Śledzą z uwagą i niepokojem. Otóż to wszystko stwierdziwszy, możemy niestety potwierdzić ten stan rzeczy. Mamy państwo, ale jakoby go nie było. W tej najważniejszej funkcji, którą państwo musi spełniać, funkcji obronnej, bo możemy dyskutować zwolennicy państwa minimum ze zwolennikami państwa opiekuńczego o zakres innych działań państwa, ale państwo, które rozkłada ręce i nie jest gotowe bronić swoich obywateli, a ściąga podatki na tę obronę, po prostu działa tak, jakby go nie było. I drugie zagadnienie, już najkrócej, tylko to z dziedziny, że tak powiem, pana doktora Szewczaka. Bardzo polecam państwu jego tekst w tej książce i inne jego teksty, które wprowadzają bardzo przystępnie zagadnienia wielkiej grabieży Polski, jaka się dokonała w ostatnich 25 latach. Pan minister Szewczak, bo przez pewien czas taką funkcję pełnił, podał informację bardzo prostą i przemawiającą do wyobraźni. Czy wiecie państwo, ile było przedsiębiorstw państwowych lub z udziałem kapitału państwowego w roku 89? Nie, 8,5 tysiąca. 8,5 tysiąca. A w tej chwili? Nie, nie, 250 jest. 250. Znaczy państwowych albo z udziałem. Nie wszystkie są w 100% własnością państwa. Oczywiście rozumiemy, że bardzo wiele nierentownych, źle prowadzonych przedsiębiorstw z okresu komunizmu musiało być rozwiązanych, zrestrukturyzowanych, sprzedanych. To wszystko rozumiemy. Ale ta skala z 8,5 tysiąca do 250 jest skalą bezprecedensową. I dodajmy jeszcze jeden aspekt do tego. Sprzedaliśmy majątek wart, jak szacuje pan doktor Szewczak, wart około 2 biliony złotych. Zostało nam około biliona, czyli 2/3, można powiedzieć, majątku państwowego zostało sprzedane. To, co stanowi najcenniejszą część, jaka pozostała w naszych rękach,
Państwowych to znaczy naszych. Pamiętajmy, nie traktujmy tego jak fundamentalistyczni liberałowie, że państwowe to nie nasze. Nie. Państwowe to właśnie nasze. Tak powinniśmy na to patrzeć. Otóż to, co najważniejsze w tym państwowym skarbcu, to lasy. To jest 75 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni Polski. 1/4 powierzchni Polski. Otóż to, na ten temat mówił w sposób poruszający, dramatyczny pan minister Szyszko. To, co w tej sprawie, czyli w sprawie lasów państwowych, robi rząd Donalda Tuska, obecnie pani Ewy Kopacz, jest przygotowaniem do bankructwa lasów państwowych. Tak jak przygotowano do bankructwa cały szereg przedsiębiorstw, które no, potem za złotówkę symboliczną sprzedano. Próbowano zmienić konstytucję, która miała to ułatwić. Na szczęście kontrakcja, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie pan profesor Szyszko, zablokowała tę zmianę konstytucji. Nie jest na szczęście aż tak łatwo zmienić konstytucję na jeszcze gorszą. Ale to, co istotne, nie zmieniło się. Od 1 maja 2016 roku, zgodnie z traktatem akcesyjnym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ziemia leśna stanie się przedmiotem wolnego obrotu. Czyli każdy będzie mógł kupić polskie lasy państwowe. I to, że nałożono na lasy państwowe w ostatnich 2 latach haracz, którego one nie są w stanie spłacić, 400 milionów złotych podatku, to oznacza, że no, krótko mówiąc, lasy państwowe znajdą się w stanie śmiertelnego zagrożenia 1 maja 2016 roku. My w tej chwili jako obywatele jesteśmy w stanie, nie powiem śmiertelnego, bo nie chcę straszyć i nie widzę powodu, ale jesteśmy w stanie poważnego zagrożenia ze strony agresji militarnej, która dokonuje się już za naszą wschodnią granicą. Połączmy te dwa zagrożenia i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy możemy zwlekać z odbudową państwa polskiego, czy możemy, tak jak mówią, no wczoraj takie spotkanie w klubie Ronina się odbywało i jeden z ludzi bliskich Prawu i Sprawiedliwości, na szczęście nie wszyscy tak myślą, broń Boże, w Prawie i Sprawiedliwości, ale jeden w dobrej wierze powiedział, nie przejmujmy się wynikami tych wyborów, co będzie, to będzie, my musimy się nastawić na długi marsz. Otóż na pewno nie możemy się nastawić na długi marsz, bo po roku 2015, po tych wyborach, nie będziemy mieli co zbierać. Nie będziemy mieli co zbierać, jeśli idzie o majątek państwowy, a nie daj Boże, nie będziemy mieli co zbierać, jeśli idzie o zagrożenie zewnętrzną agresją. Ale przynajmniej w tym majątkowym wymiarze musimy to pamiętać, że jeżeli nie wygramy tych podwójnych wyborów, to sytuacja będzie zupełnie inna niż po przegranych wyborach poprzednich. Po prostu teraz ważą się naprawdę losy Polski w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej w wyborach ostatnich 25 lat. To musimy sobie jasno powiedzieć, bo nigdy nie było takiego zagrożenia zewnętrznego i nigdy rzecz nie szła o tą resztkę, najbardziej powiedziałbym fizycznie związaną ze stanem posiadania polskości w tym państwie, tą resztkę, którą symbolizują lasy państwowe. To są dwa symbole tego, co leży na stole w tej chwili, nasze bezpieczeństwo i nasza ziemia. Otóż to powiedziawszy, pozwolę sobie zwrócić uwagę na trzeci aspekt, o którym akurat nikt w tej książce nie mówił, ale o który trzeba się stale upominać. To jest polityka prorodzinna. Nie zapomnę nigdy tego i zawsze to powtarzam, bo uderza mnie to, też proszę to powtarzać, upowszechniać. Uderza mnie ten niewiarygodny cynizm władzy wobec tej najważniejszej ze wszystkich spraw. Czy będą Polacy, czy ich nie będzie? Czy będą następne pokolenia po prostu, mieszkańców tej ziemi, jeśli ktoś się boi słowa Polacy? Przypominam sobie, jak w grudniu 2011 roku pan premier Tusk, zapytany o to na konferencji prasowej, kiedy GUS ogłosił wyniki pokazujące, że pierwszy raz no bardzo wyraźnie więcej Polaków umiera niż się rodzi, że katastrofa demograficzna jest faktem. Premier zapytany o to, co w tej sytuacji rząd proponuje zrobić, odpowiedział dziennikarzom takim oto żartem. Panowie, bierzcie się do roboty.
przepraszam za ten chamski żart, ale cytuję go dosłownie za premierem rządu Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest cała odpowiedź rządu. Zgadza się z tym nastawieniem i popiera cały czas premiera w tej kwestii, choć w innych go krytykuje, pan wicepremier profesor Leszek Balcerowicz, najostrzejszy krytyk wszelkich przejawów polityki prorodzinnej. Nie wiem, no myślę, że ten fanatyzm ślepy na fakty po prostu należy potraktować jako swego rodzaju, przykład niewrażliwości na fakty. Zwróćmy uwagę, że pod jednym względem na pewno można spojrzeć na władzę Władimira Putina w Rosji jako władzę godną naśladowania w tym jednym aspekcie. Silna, zdecydowana polityka prorodzinna, skutkująca przede wszystkim podniesieniem poziomu służby zdrowia, oczywiście nadal bardzo złej w porównaniu nawet z naszą, ale podniesieniu z zupełnej zapaści, w jakiej była przed rokiem 1999. Gigantycznymi, powiedziałbym, bonusami, które otrzymują matki za rodzenie dzieci, zwłaszcza w Moskwie, zwłaszcza w tych wielkich miastach, w centrach rosyjskości, jeżeli można tak powiedzieć. I udogodnieniami dla matek, żeby były dzieci. To wszystko w połączeniu z jednym czynnikiem, z którym my na szczęście nie mamy do czynienia, czyli z niezwykłą dzietnością kobiet muzułmańskich, licznych w Rosji, dało efekt. Rosja z kraju największej katastrofy demograficznej na świecie w ciągu ostatnich 2 lat stała się krajem dodatniego przyrostu naturalnego. Rosjanie przestali wymierać w ostatnich 2 latach. I myślę, że z tego każdy Rosjanin powinien się cieszyć. A my powinniśmy im tego zazdrościć, bo Polacy wymierają. Jeżeli spojrzymy na dane Biura Ludności Organizacji Narodów Zjednoczonych, też przytaczam je niejednokrotnie, przepraszam, jeśli powtórzę to w tym gronie, ale wydaje mi się to bardzo ważne. Dane co pół roku aktualizowane i prognozy co pół roku aktualizowane na stronie ONZ-u podają, że według wariantu realnego, niekorzystnego dla Polski, zacytuję te dane. W roku 2060 będzie 26 milionów mieszkańców na ziemiach dzisiejszej Polski, w roku 2080 19 milionów, a w roku 2100 14 milionów. Prognoza bardziej optymistyczna mówi o wolniejszym tempie tego spadku. 2060 32 miliony, 2080 28 milionów, 2100 26 milionów. To nigdzie nie jest zdeterminowane oczywiście. To zależy od tego, co my zrobimy. I najważniejszy element, czy polskie kobiety i polscy mężczyźni będą chcieli mieć dzieci w Polsce. Bo zwróćmy uwagę na ten fenomen. Polacy, którzy zawierają związki małżeńskie, formalne i nieformalne, w Wielkiej Brytanii bardzo nie tylko chcą mieć dzieci, ale je mają. Tam przyrost naturalny wśród Polaków jest niesłychanie dodatni. Z dwójką czy trójką dzieci rodziny, młode rodziny są normą wśród Polaków, którzy zawierają związki w Wielkiej Brytanii, bo tam widzą przyszłość. Tu jej nie widzą. Z jakich powodów? O tym mówiliśmy wcześniej. Z powodów tej beznadziei gospodarczej, jaka została wytworzona na tak zwanej Zielonej Wyspie. Oczywiście w Warszawie może tego tak nie widać, w Krakowie tego tak nie widać, ale może Państwo czasem macie okazję wyjechać do małych miasteczek, gdzieś na tak zwanej prowincji, pustoszejących miasteczek, miasteczek duchów, w których wieczorami nie ma żywej duszy na ulicy. Bo wszyscy wyjechali, albo prawie wszyscy ci, którzy mogli wyjechać do wielkich miast, a z wielkich miast do Brukseli, do Londynu, czy gdziekolwiek indziej, na zachód. Bo nie widzą perspektyw, nie widzą przyszłości. Otóż właśnie do tego, żeby ludzie odnaleźli w sobie tę nadzieję, która pozwala im myśleć o przedłużeniu tego łańcucha pokoleń, które dało im życie, to przedłużanie przez poprzednie ogniwa w owym łańcuchu, ale sami boją się przedłużyć, bo nie wiedzą, co będzie, co spotka ich dzieci. Jeżeli tej nadziei nie odbuduje
nasze państwo, to te scenariusze najczarniejsze, które rysuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, niewątpliwie się ziszczą. Tu potrzebny jest wspólny nasz wysiłek, odzwierciedlony skutecznym, sprawnym, zjednoczonym państwem. I pozwolę sobie teraz zbudować coś w rodzaju mostu ponad wiekami, by przedstawić Państwu sytuację, z którą można w moim przekonaniu porównywać ten stan dzisiejszy. Bardzo często zastanawiając się nad analogiami historycznymi, sięgamy w porównaniu do tego, co spotyka dzisiaj Polskę do początku wieku XVIII, do czasów saskich, albo do końca wieku XVIII, do czasu rozbiorów, zbliżających się albo już realizowanych rozbiorów. Ja proponuję scenariusz bardziej optymistyczny. Spójrzmy na to od innej strony i cofnijmy się o lat 750. Wiek XIII to jest wiek, kiedy Polska nie miała państwa, bo państwo było rozbite. Oczywiście było wiele księstw, ale nie było jednego zjednoczonego państwa polskiego. Trzeba je było dopiero odbudować. Otóż spróbuję na przykładzie historii tego wieku, nad którym teraz pracuję, przygotowując drugi tom Dziejów Polski, zastanowić się nad pewnymi lekcjami, przestrogami i nadziejami, jakie z tamtych doświadczeń, z pozoru tak odległych, mogą dla nas wynikać. Przypomnijmy, że ta nasza tęsknota za silnym, sprawnym, zjednoczonym państwem jest oczywiście znacznie świeższej daty, bo przede wszystkim wynieśliśmy ją z epoki rozbiorów. To było najważniejsze, odbudować swoje państwo po 123 latach braku takiego państwa. Ten szacunek ogromny, którym cieszyła się II Rzeczpospolita jako państwo, był budowany właśnie przez to przekonanie, że jest ono nam niezbędnie potrzebne. Ten szacunek, który odzwierciedlał się w dążeniu tylu obywateli II Rzeczpospolitej, żeby polskie znaczyło najlepsze. Polski motocykl Sokół, polski port w Gdyni, polski centralny okręg przemysłowy. To miały być marki nieporównywalne z zachodnimi, ale najlepsze w Europie. Takie ambicje były związane z tym, że odbudowaliśmy własne państwo, budujemy je, to z dumą musimy traktować je jako wyzwanie do tego, żeby to, co w Polsce robimy, a punkt startu był tragicznie zły oczywiście, po I wojnie światowej, która była bardziej niszcząca na ziemiach polskich niż II wojna światowa, choć o tym czasem zapominamy, i po 123 latach rozbiorów rozszarpujących te ziemie na trzy zupełnie różne, niespójne ze sobą systemy gospodarczo-ekonomiczne, finansowe, przepraszam. A jednak udało się taką ambicję i taki dorobek, nie tylko ambicje puste, ale dorobek z tych ambicji wynikających stworzyć w dwudziestoleciu. I potem zrujnowanie przyszło, załamanie tych ambicji we wrześniu 1939 roku, bo dwa potężne systemy totalitarne, dwóch najpotężniejszych struktur geopolitycznych w północnej Eurazji zmiażdżył II Rzeczpospolitą. Tak było, ale czy to znaczyło, że źle budowaliśmy II Rzeczpospolitą? Nie. Znaczyło to tylko tyle, że nie udało się zbudować międzynarodowego porządku, który zapobiegłby zjednoczeniu tych miażdżących dwóch sił w walce z porządkiem światowym, jaki zaczął wyłaniać się po Wersalu po 1919 roku. Ale przeżyliśmy to przecież jako załamanie tych snów o odbudowie silnego, sprawnego i zjednoczonego państwa. Choć II Rzeczpospolita pozostała w pamięci jako pewnego rodzaju wzór, sen, marzenie, do którego nawiązywaliśmy później. I próbowaliśmy znowu. Taką próbą na pewno był 4 czerwca 1989 roku. Ta próba trwała bardzo krótko, jeden dzień, bo 5 czerwca usłyszeliśmy, że źle zagłosowaliśmy, że trzeba jeszcze raz głosować na listę krajową, którą skreśliliśmy. Nie dość skutecznie, to wytłumaczyła mi
niedawno, bo nie rozumiałem tego fenomenu. Przepraszam, podzielę się taką w pewnym sensie anegdotą, ale bardzo ważną w kontekście zbliżających się wyborów. Otóż wytłumaczyła mi to jedna z mężów zaufania, no przepraszam, nie ma chyba żeńskiej formy dla tej funkcji, 4 czerwca 1989 roku, bo zastanawiałem się, no skreśliliśmy listę krajową, ale dlaczego przeszedł marszałek Kozakiewicz i pan profesor Zieliński? No bo dwie osoby przeszły z listy krajowej, może państwo to pamiętacie. Ja sobie tłumaczyłem, no Kozakiewicz może popularny, no bo marszałek, prawda, z PSL, znaczy z ZSL-u, przepraszam, to może jakoś. Zielińskiego nie rozumiałem, no przecież w ogóle nieznany człowiek. Zostało mi to jasno wytłumaczone. Po prostu lista krajowa była na dwóch kartkach. Na dole pierwszej kartki, na samym dole, był marszałek Kozakiewicz. Na dole drugiej kartki, na samym dole był profesor Zieliński. Ludzie przekreślali tę listę tak. I po prostu były niedociągnięte te X-y na całą stronę i nie dojeżdżały do Zielińskiego lub do Kozakiewicza. I to ludziom złej woli w komisjach wyborczych, bo oczywiście intencja była jasna, że skreślamy całą listę, pozwoliło uratować te dwa miejsca dla listy krajowej. A więc zwracajmy uwagę na najmniejsze szczegóły w pracy w komisji wyborczej. To akurat dla tamtych wyborów nie miało realnego znaczenia. Realne znaczenie miała decyzja podjęta przez władze OKP, Obywatelskiego Komitetu Politycznego, które uznały, że i tak źle zagłosowaliśmy. Ale przypomniałem te, no nie anegdotę, ale fakt historyczny ważny, konkretny, drobiazg, byśmy zwrócili uwagę na każdy szczegół, każdego krzyżyka w czasie tych wyborów, które nas czekają w 2015 roku. Ten jeden dzień nadziei na silne, sprawne, zjednoczone państwo został zniweczony tym podziałem, który został ogłoszony 5 czerwca z ust pana profesora Geremka i rzecznika pana Onyszkiewicza, którzy stwierdzili, że ważny jest nie ten podział, z którym przystępowaliśmy do wyborów, solidarni kontra władza PRL-owska, tylko ważny jest ten podział, ci, którzy szanują pakty zawarte przy okrągłym stole i ci, czyli wy, ludzie, którzy źle zagłosowaliście, którzy nie rozumiecie tych paktów i głosujecie jak ciemna masa przeciwko liście krajowej, a mieliście głosować za. Ta arogancja wtedy okazana wyborcom, milionom wyborców, oczywiście zniweczyła nadzieję na zjednoczone państwo. I przyszła znów ta nadzieja, kiedy mieliśmy pierwsze wolne wybory w grudniu 91 roku, kiedy powstał rząd Jana Olszewskiego. I ta nadzieja trwała, bardzo szarpana powiedziałbym, podgryzana z zewnątrz atakami i od wewnątrz, niecałe pół roku. 4 czerwca 92 roku położył kres tej nadziei. Ale po raz trzeci próbowaliśmy w III Rzeczpospolitej. W 2005 roku udało się tę nadzieję urzeczywistnić. I trwała ona, jak wiemy, albo do 2007 roku, albo możemy jednak chyba tę datę raczej potraktować jako graniczną, do 10 kwietnia 2010 roku. Po 10 kwietnia na pewno nie było mowy już o żadnym zjednoczonym państwie i sprawnym państwie. Tutaj linię wyznaczyło poparcie nowego lokatora Pałacu Prezydenckiego, faktyczne poparcie dla tych aktów nikczemności antycywilizacyjnej, z którą mieliśmy do czynienia przed Pałacem Prezydenckim. Przykro powiedzieć tutaj, w tym miejscu, do sikania na krzyż, do wyśmiewania pamięci ludzi, którzy dopiero co zginęli, którzy jeszcze nie ostygli. Nie było żadnej krytycznej reakcji ze strony tych, którzy przejęli władzę z rąk tych, którzy zginęli. To wprowadzało oczywiście zasadniczy, fundamentalny podział, którego nic nie może zatrzeć, bo to jest podział cywilizacyjny, najgłębszy. Nie narodowy, zdrajcy, nie zdrajcy, tylko ludzie, którzy zachowują się jak ludzie i ludzie, którzy akceptują zachowania nieludzkie. Drugi oczywiście element związany z tymi marzeniami o państwie zjednoczonym i sprawnym, czyli nacisk na słowo sprawność, został jednoznacznie obalony
tą sprawnością, z jaką państwo polskie po 10 kwietnia upominało się o wynik śledztwa, o zwrot wraku, o prawdę o tragedii smoleńskiej. Ta sprawność no, w pewnym sensie została wykazana, sprawność w zamazywaniu tej prawdy. Otóż to wszystko sprawia, że to marzenie o silnym, sprawnym i zjednoczonym państwie jest dzisiaj w nas przynajmniej, jak sądzę, jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej zdeterminowane. Jeśli jest jakaś nadzieja w tych dotychczasowych lekcjach z historii III RP, to taka, że każdorazowa próba stworzenia takiego państwa trwała dłużej. Pół dnia czy jedną noc, pół roku, a potem dwa lata, a może nawet cztery. Pora zacząć odbudowywać to państwo już nie w perspektywie dni, miesięcy, ale wielu kadencji. Otóż w XIII wieku to doświadczenie rozpadu polskiego państwa nasila się wraz z poczuciem upokorzenia i bezradności, które było doświadczane także wtedy. To poczucie wynikało, przypomnijmy, z czynników zewnętrznych, które reprezentowały wtedy najazdy, no jakbyśmy to dzisiaj mogli powiedzieć, dzikich ludów ze wschodu. Przede wszystkim najazd tatarski 1241, jeszcze bardziej niszczący od niego następny najazd w 1259, który spustoszył Małopolskę i potem jeszcze jeden najazd, trzy wielkie najazdy tatarskie, wcześniej niespotykane, traktowane jak dopust Boży. I bezradność całkowita, nic nie możemy zrobić, nie mamy środków obrony, nie umiemy się obronić przed tą inwazją. Gdzie są nasze miliardy na obronę, można by tak powiedzieć, z perspektywy XIII wieku. Można było tylko uciekać. Nie było gdzie się schronić. No, książęta uciekali na Węgry. Na Węgry oczywiście, jak wiadomo, najazd tatarski też dotarł, ale szczęśliwie udało się wrócić Bolesławowi Wstydliwemu do Krakowa po tej ucieczce na południe, czyli na Górne Węgry, na Słowację. A więc dla nas też pozostaje ta perspektywa, o której otwarcie dzisiaj mówią już nie celebryci jacyś, czy półcelebryci z tego salonu telewizyjnego, jakaś pani Peszek, czy jakiś inny aktor, prawda, którzy mówią, że no przecież nie przeleją ani ćwierć kropli krwi w obronie państwa polskiego i jedyną zdrową reakcją jest ucieczka. Dzisiaj słyszymy te same słowa z ust ministra, założyciela, jednego z ojców założycieli Platformy Obywatelskiej, Andrzeja Olechowskiego, który powiedział wprost, jest zagrożenie, to uciekajmy do Australii. No niestety nie wszyscy uciekniemy do Australii, nie mamy wszyscy takich możliwości jak Andrzej Olechowski. Ale oczywiście to tę samą filozofię przecież odzwierciedla słynna strategia pani minister Kopacz, schowania się w kuchni, prawda, w sytuacji zagrożenia. No niestety przed Tatarami nie było dobrej kuchni w 1241 czy 1259. Czy jest dobra kuchnia w Polsce przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Putina? Nie wiem. Ale filozofia jest podobna, ucieczki. Ale wszyscy nie uciekną. Ci, którzy zostaną pozostawieni przez państwo, ucierpią. Tak czy inaczej ucierpią. Ale tak rodzi się poczucie gniewu i poczucie nie jałowego tylko gniewu, ale potrzeby odpowiedzi na to wyzwanie, jakie stanowi bezbronność. W Małopolsce to były najazdy tatarskie, sięgające czasem nawet aż na Śląsk, a tu na Mazowszu to były najazdy Prusów i Litwinów. Odpowiedź, jaką znalazł na to zagrożenie książę Konrad Mazowiecki, jak wiemy, nie była odpowiedzią trafną. Wiemy to ex post. Ściągnął na pomoc Krzyżaków, żeby powstrzymać te niecywilizowane, dzikie najazdy. Powiedziałbym, być może i tu jest jakaś lekcja historyczna. Może nie jest dobrze sprowadzać Krzyżaków na pomoc. Ale oczywiście książę Konrad Mazowiecki nie wszystko mógł przewidzieć. Niemniej jednak to poczucie bezradności wobec
zagrożenia zewnętrznym najazdem, podbojem militarnym, spustoszeniem, szantażem militarnym, tak to nazwijmy, od którego można się czasem wykupić, a czasami nawet to nie pomaga, to wszystko było bardzo ważną przesłanką do myśli, że musimy odbudować swoje państwo. Gdzie się rodzi ta myśl? Czy wszyscy to wiedzieli? Nie, oczywiście nie. Ta myśl o potrzebie odbudowy silnego, sprawnego państwa rodziła się w elitach. I nie bójmy się tego określenia. Tylko w elitach dojrzewa pełna świadomość tego, jak ważne, jak wartościowe jest państwo i jak nie dające się niczym zastąpić są zadania, które ono tylko może zrealizować. Żeby zrozumieć znaczenie jedności państwa, trzeba patrzeć szerzej, mieć skalę porównawczą, wiedzę historyczną, która pozwala zrozumieć na przykładach z przeszłości także to znaczenie państwa. Mieć skalę porównawczą to znaczy widzieć, jak w innych krajach państwo może lepiej funkcjonować. Kto był tą elitą, prawdziwą elitą XIII wieku? Oczywiście duchowni, bo oni mieli wiedzę historyczną, oni czytali te kroniki, o których pisałem w pierwszej księdze dziejów Polski. Przede wszystkim powtarzali to, co napisał mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem. Mieli dostęp do tych kronik, ale także jeździli po Europie. Oni jeździli, niektórzy z nich na studia nawet, do Bolonii czy do Paryża, do jednej z tych dwóch wielkich szkół średniowiecznej Europy, zanim powstaną następne uniwersytety. Jeździli, patrzyli na ten świat, jak zorganizowana jest kancelaria papieska, jak zorganizowane są kancelarie cesarska, królewska, cesarska w Niemczech, królewska we Francji, w innych krajach i rozumieli, tam potrafili to zorganizować. Czy my nie potrafimy tego zorganizować u siebie? Element naśladownictwa, element potrzebnej modernizacji nie jest niczym złym. Nie jest tak, że nie możemy oglądać się na kraje, które lepiej rozwiązały pewne zagadnienia, na przykład konstrukcji państwa, sprawności państwowej. Pod wieloma względami mamy na przykład dzisiaj, można to stwierdzić nie z kompleksem, ale z intencją naśladowania tego, co dobre. Mamy czego zazdrościć Niemcom. Bardzo bym chciał, żeby u nas było pod wieloma względami takie państwo jak w Niemczech. Sprawne i dbające o swoich obywateli, o ich bezpieczeństwo, o ich dobrobyt. Oczywiście być może jest ta troska czasem posunięta zbyt daleko, zbyt głęboko wchodzi na przykład w stosunki rodzinne, to jest inna sprawa. Ale pewne rozwiązania możemy podpatrywać u tych, którym udało się stworzyć sprawne, skuteczne państwo. To właśnie byli w stanie zrobić ci, którzy jeździli po Europie ówcześnie. Dzisiaj to państwo, ci, którzy tutaj są na tej sali, stanowicie tę elitę, która rozumie potrzebę silnej organizacji państwowej, bo państwo rozumiecie historię, patrzycie w historię, uczycie się z niej. W odróżnieniu od dużej części młodszych pokoleń, nie wszystkich, broń Boże, absolutnie nie. I nie wszyscy tutaj reprezentują starsze pokolenie, ale myślę, że ci, którzy tutaj są, w większości rozumieją potrzebę historii jako bardzo istotnego układu odniesienia pozwalającego nam zrozumieć swoje miejsce w świecie współczesnym. Kto jeszcze stanowi tę elitę? Stanowią ci, którzy wyjechawszy, zmuszeni do wyjazdu za granicę, brakiem perspektyw, nie rozstali się z myślą o Polsce. To są setki tysięcy młodych ludzi, którzy wyjechali z Polski i zobaczyli, że w Anglii, w Niemczech nie wstydzą się swojego kraju. Nie mówią niemieckość to obciach, nie mówią angielskość to powód do wstydu, ale w każdym kraju każdy z jakimś elementem szacunku odnosi się do właśnie swojego państwa, swojej tradycji, swojej tożsamości i wtedy dopiero uczą się ci młodzi ludzie, że są skądś,
że im też jest potrzebna jakaś tożsamość, a niemieckiej, angielskiej w pierwszym pokoleniu nie nabędą. Będą ludźmi bez tożsamości, jeżeli zrezygnują z polskości. Może ich dzieci staną się, może wnuki Anglikami, Niemcami. Ale u bardzo wielu dojrzewa wtedy właśnie ta potrzeba identyfikacji, silniejszej identyfikacji. Wyjście z tej szkoły obciachu, wstydu, którą tutaj serwowała nieustająco Gazeta Wyborcza, TVN, to właśnie doświadczenie zetknięcia z innymi kulturami, z innymi państwami, z innymi systemami przekonuje, jak bardzo fałszywa jest ta szkoła. I ci ludzie także stanowią potencjalną elitę w Polsce. Do tego się odwołujmy z dumą. Powinniście się Państwo odwoływać do swojej znajomości i swojej wiedzy historycznej, bo ona czyni z Państwa elitę prawdziwą w stosunku do tych, którzy nic o historii nie wiedzą, bo oni są bezbronni wobec rzeczywistości współczesnej także. Ale jaką lekcję z tego XIII wieku można wysnuć jeszcze? Nie tylko zagrożenie zewnętrzne, rozumiane militarnie, było wyzwaniem istotnym w XIII wieku, ale inne wyzwanie, które także doskonale dzisiaj rozumiemy. To była kolonizacja na prawie niemieckim. Bardzo ważny proces modernizacyjny, który był bezcenny dla rozwoju Polski. On zmienił gospodarczo oblicze ziemi polskiej, ale przynosząc bardzo wiele bardzo cennych nowinek instytucjonalnych, począwszy od prawa magdeburskiego, bardzo ważnego, bardzo cennego dla instytucji odrodzenia samorządu miejskiego czy wprowadzenia samorządu miejskiego, rozwoju miast w ogóle, intensyfikacji kolonizacji pustek w puszczach. Ta bardzo cenna działalność związana z kolonizacją przyniosła jednocześnie otwarte wyzwanie kulturowe. Po prostu przybysze, ściągani z inicjatywy książąt, którzy chcieli po prostu mieć większe dochody w swoich dziedzinach, chcąc zagwarantować sobie pozostanie w pewnych enklawach, zakładali miasta na tej zasadzie, że nie dopuszczali do nich Polaków, mieszkańców okolicznych wsi. Po prostu zakładamy na nowo Kraków, chociaż był już od kilkuset lat, zakładamy na nowo Poznań, chociaż był już od kilkuset lat, ale nowymi mieszkańcami będą przybysze. Ten problem staje się bardzo realnym, bardzo dotykalnym, bardzo poważnym problemem w końcu wieku XIII. Miasta nie są polskie. I to jest fakt, to nie jest przesada. W przypadku Krakowa znajdzie to odzwierciedlenie, no może najbardziej znane wszystkim państwu, bunt wójta Alberta przeciwko władzy Władysława Łokietka. Bunt prawie całego mieszczaństwa krakowskiego przeciwko księciu polskiemu, bo to mieszczaństwo było niemieckie, kulturowo, językowo. Rodzi się wtedy jeszcze jeden aspekt bardzo niedobry, na przyszłość także niedobry, źle rzutujący na przyszłość Polski. Otóż to, że miasta stały się kulturowo niepolskie w tym czasie, sprawia, że rycerstwo polskie, które miało jedną cechę wspólną z duchowieństwem, także pewną świadomość historyczną, nie tak bogatą, nie tak ugruntowaną jak w duchowieństwie, w elicie duchowieństwa, ale także występującą, polegała ona na ustnym powtarzaniu pamięci przekazywanej po przodkach o tym, jak to dziadowie, pradziadowie walczyli u boku Bolesława Krzywoustego, wcześniej jeszcze u boku Bolesława Śmiałego, kolejnych Bolesławów. Te powtarzane ustnie podania o niegdysiejszej wielkości, skuteczności, sile państwa polskiego były w rycerstwie przechowywane. Otóż to rycerstwo potraktowało w większości nowe zjawisko kolonizacji na prawie niemieckim jako swego rodzaju wyzwanie. W mieście czuło się obco, w mieście, do którego wcześniej przyjeżdżało przed lokacją na prawie magdeburskim, jak do swojego. Teraz przyjeżdżało rycerstwo do miast, czując w nim wyraźną obcość, napięcie. W przypadku Śląska sytuacja miała się jeszcze inaczej, bardziej dramatycznie.
bowiem książęta na tej ziemi, w tej dzielnicy, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, ściągali chętnie za sobą rycerstwo niemieckie, kulturowo niemieckie. W innych dzielnicach to zjawisko nie występowało. I to jest powód, dla którego Śląsk odpadł od Polski. To, że miasta, które stały się kulturowo niemieckie, nie znalazły przeciwko sobie oporu ze strony rycerstwa w przeważającej mierze polskiego. Rycerstwo także ulegało stopniowo kulturowej germanizacji. To nie był żaden plan niemiecki, diaboliczny, żeby zgermanizować Śląsk czy oderwać te dzielnice od Polski. Nie, to był proces żywiołowy, cywilizacyjny. Ale on się dokonywał. I odpowiedzią na ten proces, w innych dzielnicach w szczególności, była decyzja obrony polskiej tożsamości. Znaczy to poczucie, nagle słyszę dookoła siebie język niemiecki, w grodzie, w którym wcześniej słyszałem język polski. Wtedy właśnie arcybiskup Jakub Świnka, jedna z najważniejszych postaci w polskiej historii, główny twórca zjednoczenia państwa polskiego w XIII wieku, od 1283 roku sprawujący swój urząd, swój pontyfikat arcybiskupa gnieźnieńskiego, w 1285 roku wydaje rozporządzenia na synodzie w Łęczycy zobowiązujące duchownych do nauczania w języku polskim. Musicie modlić się i kazać w języku polskim. To miało zasadnicze znaczenie. No, Jakub Świnka, trzeba powiedzieć, rzeczywiście bardzo nie lubił Niemców. Parokrotnie dawał temu wyraz, no, powiedziałbym, w sposób nawet mało dyplomatyczny, jak na koronacji Wacława Czeskiego, w której musiał uczestniczyć. Ale zostawmy to na boku. Ważne jest to, że Kościół, ta zjednoczona organizacja kościelna pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego, odegrała fundamentalną rolę w poprowadzeniu tego dzieła obrony polskiej tożsamości kulturowej przed niebezpieczeństwem, jakie sprowadzała do Polski obca kulturowo modernizacja. I tu czynię znak porównania, nie równości, ale porównania między wiekiem XIII a wiekiem XX-XXI, końcem wieku XX-XXI. Nam też jest potrzebna modernizacja, pod wieloma względami, gospodarcza zwłaszcza. I widzimy, jak w Polsce zostaje nagłośniona, wzmocniona przez najpotężniejsze wzmacniacze medialne taka oto teza, że modernizacja gospodarcza musi jednocześnie wiązać się z tym, co niektórzy nazwali odrzuceniem garbu polskiego, wprowadzeniem właśnie tego przekonania, że polskość znaczy obciach, czy w postaci tej deklaracji, jaką złożył w roku 2000 albo 2001 na początku jeszcze. Znaczy nie pamiętam dokładnej daty, może to był 2001 jednak rok. Pan minister Andrzej Celiński, jako minister kultury w rządzie SLD, kiedy ogłosił publicznie, że on swoim dzieciom nie pozwala oglądać telewizji w języku polskim. Oczywiście z perspektywy dzisiejszej telewizji można by powiedzieć mądry człowiek, ale w każdym innym kraju Unii Europejskiej, tej cywilizowanej zachodniej Unii Europejskiej, minister kultury, który mówi, że nie pozwala swoim dzieciom oglądać programów w języku rodzimym, musiałby tego samego dnia podać się do dymisji, że wolno jego dzieciom oglądać tylko programy w obcych językach, innych językach. Ale to odzwierciedlało właśnie to nastawienie, że modernizacja oznacza walkę z polskością, wyrzeczenie się polskości. Nie przyszli tu żadni Niemcy w dużej ilości, oczywiście są też przybysze różni, ale nie oni stanowią zagrożenie. Zagrożenie stanowi to właśnie przekonanie, że modernizacja oznacza wypieranie kulturowe polskości, że polskość i modernizacja są nie do pogodzenia, że albo wygra modernizacja, coś co jest nam konieczne, albo wygra polskość, czyli byle jakość, miernota, wstyd, obciach. Kto kogo? Polskość czy modernizacja? Przyjęcie tego założenia nie jest moją figurą retoryczną, ale jest faktem medialnym, ale bardzo ważnym, wpływającym na świadomość milionów ludzi w Polsce, wychowanych przez III RP. Albo polskość, albo modernizacja. Otóż jak możemy na to odpowiedzieć?
Potrzebna jest elita, która taką odpowiedź nie tylko znajdzie w warstwie ideowej, ale w formie czynu. Spójrzmy, jaką odpowiedź znaleziono w XIII wieku. Otóż historię odbudowy państwa polskiego w tym wieku historycy na ogół dzielą na dwie fazy. To już pierwszy takiego podziału dokonał wielki, nieżyjący już od dawna historyk wileńsko-poznański Henryk Łowmiański, który mówił o pierwszej fazie ideologicznej i drugiej fazie realizacji. Ta faza ideologiczna, czy ideowa, można byłoby inaczej powiedzieć, w przypadku XIII wieku wiązała się oczywiście przede wszystkim z Kościołem, z duchownymi, z tą elitą w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Jej symbolicznym, można powiedzieć, dziełem, które zaczyna cały proces zjednoczenia Polski, był żywot, a raczej dwa żywoty świętego Stanisława. Żywot mniejszy i żywot większy. Jeden powstał w roku kanonizacji świętego Stanisława ze Szczepanowa w 1253, drugi większy kilka lat potem. Oba przypisuje się dominikaninowi zwanemu Wincentym z Kielczy. Znaczy na pewno nie z Kielc, tylko z Kielczy, a właściwie dzisiaj historycy kwestionują, czy naprawdę pochodził z któregokolwiek z tych miejsc. W każdym razie na pewno był dominikaninem. Nie są tak ważne jego personalia, ważne jest to, jakie treści niosą ze sobą i jak ważne były te dwa żywoty, a w szczególności żywot drugi. Żywot drugi wprost odwoływał się do legendy o świętym Stanisławie porąbanym na kawałki na rozkaz króla, o rozpadzie państwa polskiego jako karze za grzechy państwa, które sprzeniewierzyło się chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiemu zobowiązaniu wraz z chrztem przyjętemu i skazało na śmierć biskupa Stanisława. To porąbane ciało zrasta się cudownie, kiedy czas kary się kończy i Polska także zrośnie się za wstawiennictwem świętego Stanisława, że te grzechy rodziców zostaną wreszcie kolejnym pokoleniom odpuszczone. Katedra Wawelska, miejsce przechowywania relikwii świętego Stanisława, będzie tym miejscem odrodzenia korony Królestwa Polskiego, nowego królestwa, tam gdzie znajdują się regalia, gdzie znajdują się insygnia koronacyjne Bolesława Śmiałego, bo te wcześniejsze, jak wiemy, pierwszego Bolesława, Bolesława Chrobrego i jego następcy Mieszka II zostały wywiezione przez Ryksę i do Polski już nie wróciły. Ale były w Krakowie przechowywane wciąż insygnia koronacyjne Bolesława Śmiałego. Była pamięć o tym, że Polska była królestwem. I tę pamięć, właśnie legenda o świętym Stanisławie, przypomniana i przetworzona w swego rodzaju kanon ideowy przez żywot większy świętego Stanisława, uczyniła podstawą nadziei na to, że to odrodzenie, powrót króla, że odwołam się do współczesnej kultury masowej, że ten powrót króla jest możliwy i że na niego nie tylko czekamy, ale powinniśmy go przygotować na ten powrót króla. Element ideowy, oczywiście rozwinięty niebywale przez arcybiskupa Świnkę, który starał się ożywić także znaczenie rzecz jasna swojej stolicy, swojej dzielnicy, czyli Wielkopolski. Wtedy zostały także przypomniane raz jeszcze dokonania i żywot świętego Wojciecha. Arcybiskup Świnka nakazał, by w każdym kościele w Polsce śpiewano, modlono się słowami pieśni o świętym Wojciechu. To znów miało kapitalne znaczenie, żeby był jakiś wspólny kanon dla całej Polski. I tu znów zwrócę uwagę na pewnego rodzaju paralele między tamtym nauczaniem, a tym, co dzieje się w Polsce współcześnie. Otóż w Polsce zrobiono wszystko w ostatnich latach zarządów kolejnych ministrów edukacji, a raczej pan minister, by zniszczyć polski wspólny kanon. Pierwszym krokiem do tego było rozbicie związku między nauczaniem języka polskiego i historii. To znaczy zupełnie osobno historia, zupełnie osobno Polski. Pamiętamy, większość z nas chodziła do szkół w czasach PRL-u.
tamte dwie, te dwa nurty nauczania szły równolegle, niezależnie od zakłamań związanych z PRL-owską ideologią, występował efekt synergii. Współczesne nauczanie, średniowiecze w literaturze, średniowiecze w historii Polski, pozwalało na lepsze zrozumienie zarówno tego, co działo się w kulturze polskiej i europejskiej w średniowieczu, i tego, co działo się w historii politycznej, gospodarczej. Dzisiaj omawia się na języku polskim Gombrowicza przed Sienkiewiczem, co nie ma oczywiście żadnego sensu, bo nie da się w ogóle zrozumieć Gombrowicza bez Sienkiewicza. Chronologia ma znaczenie, a na historii przerabia się w tym czasie coś zupełnie innego. Oczywiście zwieńczeniem tych reform stała się reforma pani minister Hall likwidująca nauczanie historii, obowiązkowe nauczanie historii w dwóch ostatnich klasach liceów. Ta próba, którą podjęliśmy wtedy w grupie 100 mniej więcej historyków, którzy zaprotestowali przeciwko temu, a potem zwłaszcza protest działaczy opozycji demokratycznej, którzy w formie głodówki przeciwko temu działaniu wystąpili, działaniu rządowemu, ministerialnemu, sprawiła no pewną minimalną, można powiedzieć, minimalny skutek, minimalne ustępstwo ze strony rządowej. Ale istota tego ustępstwa dotyczy tego, co najważniejsze, a mianowicie przywrócono nauczanie wspólnego kanonu na lekcjach historii w drugiej i trzeciej klasy liceum. Mianowicie każdy uczeń drugiej i trzeciej klasy musi, z wyjątkiem tych, którzy przerabiają historię w pełnym zakresie, więc ci no, w ogóle nie są tutaj zagrożeni, ale te 80-90%, które nie wybiera jako swojego specjalnego przedmiotu historii, a więc znakomita większość uczniów, otrzymuje w zamian przedmiot o nazwie Historia i Społeczeństwo i w nim wcześniej, według reformy pani minister Hall, miała do wyboru 7 czy 8 bloków. Każdy mógł wybrać, każda klasa mogła wybrać inny blok. Ktoś mógł wybrać kobieta i mężczyzna, ktoś inny mógł wybrać blok pod tytułem media, ktoś inny mógł wybrać blok związany z gospodarką, czyli nie było nic wspólnego. Każdy mógł wybrać coś innego, nawet w obrębie jednej szkoły. Teraz wszyscy muszą przerobić jeden blok, oprócz części do wyboru. Blok pod tytułem Narodowy Kanon i spory wokół tego kanonu. Taki jest sens tego bloku. O to nam chodziło, żeby chociaż przez 30 godzin, 60 godzin, ale wszyscy przerobili to samo, żeby był choćby taki maleńki orzeszek tej wspólnej wiedzy przekazanej 18- i 19-latkom o tym, co jest najważniejszego w polskiej historii. Otóż z tym się walczy, jak widzimy. Walczy się bardzo skutecznie. Zniszczono w dużej mierze ten kanon, ale to właśnie przywrócenie tego kanonu, żeby w każdym miejscu w Polsce powtarzano tę samą pieśń o świętym Wojciechu, taki kształt miał ten kanon w XIII wieku. To tworzyło tę ideową podstawę zjednoczenia Polski. Bez tego, bez tej podstawowej możliwości porozumienia, że spotykając się z mieszkańcem, powiedziałbym nie tylko z mieszkańcem innego miasta, ale z uczniem innej klasy tej samej szkoły, że będę mógł oczekiwać, że on będzie wiedział, kto to był Adam Mickiewicz, kto to był Tadeusz Kościuszko, kto to był Józef Piłsudski, kto to była Maria Curie-Skłodowska. Wymienię z różnych, powiedziałbym, dziedzin postaci wybitnych Polaków, każdą z nich zasługującą na miejsce w kanonie polskim. Otóż walka o to, by taki kanon, powtórka z tego, co zawierało się w XIII wieku w pieśni o świętym Wojciechu, był utrzymany, jest naszym najważniejszym obowiązkiem ideowym, kulturowym dzisiaj. Otóż to możemy zrobić tylko po odzyskaniu szkoły, czyli po odzyskaniu władzy przez tych, którym zależy na Polsce, przez tych, którzy spróbują odwrócić ten instytucjonalnie niszczący kanon, trend tak zwanych reform w szkolnictwie polskim. To jest część odpowiedzi na to wyzwanie depolonizacji uznawanej za nieuchronny skutek modernizacji. Nie, nasz kanon nie jest przeciwko modernizacji. Jeżeli w tym kanonie jest i Kopernik, i Chopin, i Curie-Skłodowska, to kto ośmieli się powiedzieć i tysiące polskich inżynierów, teraz jestem pod wielkim wrażeniem czterotomowej, gigantycznej publikacji zawierającej oczywiście tylko wybór. 1200 biogramów polskich inżynierów i techników, którzy wnieśli wkład do nauki światowej, inżynierii światowej.
To się ukaże pod koniec tego roku nakładem IPN-u. To robi wrażenie, to upowszechniać także. I zapytać, czy rzeczywiście polskość oznacza zacofanie, ciemnotę, niezdolność do modernizacji? To właśnie jest praca, którą musi szkoła także wykonać. Na pierwszym miejscu szkoła, na drugim kultura masowa. Tak musimy odpowiedzieć na to wyzwanie depolonizacji, zwłaszcza wielkich miast. Bo widzimy to w wynikach wyborczych, prawda? Ten straszny stan, w którym tak zwane słoiki, nikomu nie ubliżając, bo te słoiki często wnoszą bardzo wiele wartościowego do pustoszejących, starzejących się miast. Ale bardzo rozpowszechniona w tej grupie masowych migrantów do wielkich miast jest postawa, że ten awans do wielkiego miasta musi oznaczać zerwanie więzi z tym, co zostawiamy za sobą, prawda? Słoik weźmiemy, ale ten słoik zawiera kotlet, konfiturę, natomiast nie zawiera przekonania, że mamy korzenie, że z tych korzeni powinniśmy być dumni, powinniśmy je odkryć. Te korzenie wiążą nas nie tylko z miasteczkiem czy wsią pochodzenia, ale także z polskością. I że awans do miasta, modernizacja przez to rozumiana, nie oznacza zerwania z polskością. Nie musi i nie powinna oznaczać zerwania z polskością. To jest ogromne zadanie do wykonania przez nas wobec mieszkańców wielkich miast w pierwszym rzędzie, bo jeśli stracimy wielkie miasta, tutaj no straszliwym memento były wyniki wyborów samorządowych w ostatnim czasie. Moim zdaniem częściowe zaniedbanie tej sprawy przez główną partię opozycyjną, zwłaszcza w niektórych miastach, w których dało się wygrać wybory. Mam na myśli Poznań czy Kraków. W Warszawie nie wiem, czy to było możliwe, nie mnie to sądzić. Ale wielkie miasta powinny być terenem zasadniczej naszej, powiedziałbym, przepraszam za takie określenie, pracy misyjnej. Bo bez wielkich miast, jeżeli zwycięży to przekonanie, które znajdujemy w doświadczeniu XIII-wiecznej Polski, że centra modernizacji mają być apolskie albo antypolskie, to przegramy polskość. Bo widzimy, jakie problemy ma Ukraina na przykład ze swoją tożsamością, ze swoją narodowością. Sami często niektórzy z nas stawiają to pytanie, no ale czy Ukraińcy stanowią naród taki sam jak nasz? Moim zdaniem pytanie niesprawiedliwe, ale historycznie dające się wytłumaczyć. Otóż tym historycznym powodem jest to, że Ukraińcy nie mieli miast. To był atak wsi na miasta. Przekonanie, że tak jak obejmuje etnograficznie zasięg wsi ukraińskiej, to wystarczy, żeby wykreślić mapę polityczną Ukrainy. Nie, bo miasta nie były ukraińskie. Były polskie, rosyjskie, żydowskie, nie ukraińskie. To stanowiło wielkie wyzwanie dla ukraińskiego programu narodowego w XX wieku. Otóż u nas tego rodzaju sytuacja była w XIII wieku. Miasta stały się niepolskie. I ta sytuacja może w pewnym sensie, oczywiście nie tak dosłownie jak w przypadku Ukrainy czy Polski końca XIII wieku, u nas się powtarza. Miasta stają się niepolskie w sensie świadomości ich mieszkańców, że polskość dla nich to nienormalność, jak powiedział klasyk. Otóż z tym właśnie musimy nie walczyć, tylko pracować nad tym, żeby zmienić ten stan świadomości. I państwo jest nam do tego potrzebne. Polsce w XIII wieku udało się z tym problemem poradzić, na początku XIV wieku. Udało się poradzić dzięki połączeniu świadomej pracy najwęższej elity politycznej, czyli książąt, którzy zrozumieli, tak, na ich barkach spoczywa obowiązek powrotu do tego, co dziedziczą po swoich wielkich przodkach, po Bolesławach. Oni to rozumieli, oni mieli swoją pamięć dynastyczną. Wśród wielu piastów zwyciężyła w XIII wieku no, tendencja taka, jaką znajdujemy wśród części tak zwanych elit politycznych III RP. Partykularyzm i prywata. Moje księstwo jest tylko ważne. Wykroić tyle, ile się da z tego kawałka Polski, który mam, i wydrenować jak można. I tyle, co jest cały horyzont mojej władzy. Ale ci najmądrzejsi, najbardziej odpowiedzialni, najbardziej przekonani przez tą ideową, można powiedzieć, ofensywę, jaką podjął na rzecz zjednoczenia Kościół w Polsce,
podjęli na nowo zadanie zjednoczenia. Znaleźli się przywódcy polityczni tego ruchu. Przemysł II w Poznaniu, a potem Władysław zwany Łokietkiem, który z Kujaw przyszedł do Krakowa. Tacy polityczni przywódcy są nam potrzebni i mam nadzieję, że mamy ich dzisiaj także wśród nas. To jest bardzo ważne, byśmy te nadzieje mogli potwierdzić w tych wyborach. Ale oczywiście przywódcy polityczni nie wystarczą. Im towarzyszyło wtedy, tym piastom, którzy dążyli do zjednoczenia, to, co robił Kościół konsekwentnie nie tylko ideowo, ale i organizacyjnie, w trosce o jedność polskiej ziemi nie tylko jako organizacji kościelnej, ale jako pewnego dziedzictwa kulturowego, którego chciał bronić świadomie arcybiskup Jakub Świnka i jego pomocnicy. Ale także to rycerstwo, masowe poparcie rycerstwa. Powiedziałbym tak, może zabrzmi to patetycznie, ale uwierzcie mi Państwo, każdy z nas może być rycerzem niepodległej, zjednoczonej Polski na początku XXI wieku. Taka jest nasza rola. Tylko tak możemy potwierdzić swoją przynależność do elity, do tych, którzy rozumieją prawdziwą istotę sytuacji Polski w roku 2015. Jest nam potrzebne, jest nam konieczne państwo, nie jako kupa kamieni, tylko jako system, który każdy cywilizowany naród buduje, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i wspomóc pracę nad dobrobytem. Wspomóc, nie zbudować, bo samo państwo nigdy dobrobytu nie zbuduje, ale jest od tego, by ten proces pracy obywateli wesprzeć, ochronić. Wszyscy możemy być tymi rycerzami, którzy pomogą swoją pracą w uświadamianiu, rozszerzaniu tej świadomości o potrzebie państwa wygrać naszym książętom, byśmy mogli doczekać powrotu króla, byśmy mogli świętować w roku 2020 wspaniałe uroczystości 700-lecia odnowionej korony Królestwa Polskiego, kiedy będzie upływała w styczniu 2020 roku ta data, ta rocznica 700 lat od koronacji małego władcy z Kujaw, Władysława Łokietka, na króla Polski. Ta korona już od tej pory ze skroni kolejnych władców polskich przez następnych blisko 500 lat nie schodziła. Polska na 500 lat odnowiła swoje królestwo. Tym wielkim wysiłkiem, który został podjęty w końcu XIII wieku przez mądrych książąt i wiernych idei polskiej niepodległości rycerzy, prowadzonych ideą natchnioną przez świętego Stanisława, przez świętego Wojciecha i ich kontynuatorów na stolicach biskupich. Chciałbym, żebyśmy ten scenariusz mogli zrealizować, żebyśmy zgodnym prezydentem Rzeczpospolitej tę rocznicę za 5 lat mogli obchodzić, żebyśmy już dzisiaj, a raczej w tym roku mogli te nadzieje przekuć w rzeczywistość. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, jeśli są pytania, niekoniecznie związane z historią, ale... Tura pytań, bardzo proszę, ale do mikrofonu, ponieważ później jest wielki kłopot ze zrozumieniem sensu tego, co Państwo mówicie i odpowiedzi. Nazywam się Kowalewicz. Szanowny Panie Profesorze, chciałem Pana zapytać. Pan i wszyscy tu obecni wyrazili chęć, ażeby PiS wygrał wybory. Wybory najważniejsze to są wybory prezydenta. Prezydent jest identyfikowany na świecie z narodem i państwem polskim. W związku z tym chciałem zapytać, dlaczego PiS nie kontynuuje tradycji Polski, kiedy prezydentem wybierano profesora Narutowicza, profesora Mościckiego, a nawet w PRL profesora Henryka Jabłońskiego. Tak, ale on był przewodniczącym Rady Państwa. Prawdopodobnie pan, a ja na pewno dostałem od niego
patent profesorski. W związku z tym chcę zapytać, dlaczego kierownictwo PiS wybrało na przedstawiciela pana Dudę, a nie pana profesora, który ma nieporównanie większy dorobek niż Duda? Dziękuję bardzo. Jeżeli można, bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, bo to jest ważne pytanie. Po pierwsze chciałem przypomnieć, że oczywiście w czasach dawnych, kiedy nie było profesorów, pierwszy polski władca Piast wywodził się z chłopów, konkretnie z Ratajów. I dobrze się sprawił. Zaczął dynastię, która przyniosła nam najwięcej pożytku. Ale oczywiście nie chcę takim półżartem historycznym odpowiadać na pana bardzo poważne pytanie. Powiem jak najbardziej poważnie. Uważam pana Andrzeja Dudę za zdecydowanie najlepszego kandydata, jakiego mógł wybrać Jarosław Kaczyński. Ale nie chodzi tylko o moją deklarację, chodzi o uzasadnienie. Otóż Andrzej Duda ma największe szanse wygrać wybory z Bronisławem Komorowskim. Ja na pewno tych szans bym nie miał w tym stopniu, co Andrzej Duda. Mówię to z pełnym przekonaniem. Dlaczego? Dlatego, że Andrzej Duda łączy w sobie kilka cech, które rzadko się spotykają w pojedynczym człowieku. Względną młodość, jest człowiekiem młodym, emanującym młodością, zwłaszcza na tle przysypiającego prezydenta Bronisława Komorowskiego. I to jest bardzo ważny atut. Ale sama młodość nie jest atutem. To oczywiście jest żadna zasługa, bo szybko się niestety wyrasta z młodości. Ale połączenie tej względnej młodości, w tym przypadku ważnej, z doświadczeniem politycznym, którego ja nie posiadam w żadnym stopniu, a pan Andrzej Duda jest człowiekiem kilkakrotnie wybieranym w demokratycznych wyborach. To jest bardzo ważna umiejętność, występowania w demokratycznych wyborach, skutecznego występowania. Tylko jedne wybory pan Andrzej Duda przegrał na prezydenta Krakowa, nad czym ubolewam, lat temu cztery. To nie chodzi o sfałszowanie. No rzeczywiście, taka była sytuacja, nie warto do tego wracać. Inne wybory wygrywał i teraz w tej kampanii wyborczej myślę, że zgodzimy się w większości, może nie wszyscy tutaj podzielają ten pogląd, ale myślę, że większość z nas się zgodzi, że znakomicie umie sobie radzić w kampanii wyborczej. To jest wielka umiejętność. I ja, i z całą pewnością nie tylko ja, tę umiejętność doceniam. To, że jest to człowiek, który był ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że jest to człowiek, który był posłem, który jest europosłem, bardzo aktywnym europosłem. To nie jest wcale dla kogoś, kto chce uczciwie spełniać swoje obowiązki, łatwy chleb i tylko wysokie apanaże. To jest także poważna praca, którą pan Andrzej Duda dobrze umiał wykonywać. To moim zdaniem jest połączenie kilku cech, które czynią z niego kandydata wyjątkowego. I z całą pewnością to mówię z przekonaniem, które myślę można niemal matematycznie udowodnić. To jest kandydat, który ma największe szanse pokonać Bronisława Komorowskiego. A o to nam chodzi. Bardzo dziękuję oczywiście za pana życzliwe słowa pod moim adresem, ale... Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dzień dobry. Moje nazwisko Time Wojciech. Ja może mam naiwne pytanie do pana profesora, ale w tej chwili pojawili się nowi właściciele TVN-u. Są to Amerykanie i Anglicy. Czy nie byłaby taka możliwość, żeby Uniwersytet Jagielloński zaprosił tych nowych właścicieli i może udałoby się przekonać, bo jest tam jedna taka wspaniała dziennikarka, która ma pseudonim Stokrotka. I gdyby tą panią wyeliminować z tej stacji, ja byłbym bardzo wdzięczny i szalenie zadowolony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, obawiam się, że tu są dwa punkty z mojej perspektywy wątpliwe. Jeden, Uniwersytet Jagielloński, to ktoś może powiedzieć, to profesor... jak on się nazywa? Hartman, prawda? Mamy takiego reprezentanta i mamy dużą, powiedziałbym, część kadry profesorskiej, która jest bliska tym poglądom. I taka jest prawda o Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na pewno nie jestem jedynym reprezentantem tego uniwersytetu. Uniwersytet Jagielloński jest częścią problemu, a nie częścią rozwiązania obecnie, tak bym powiedział. Natomiast TVN, no z całą pewnością, niezależnie od roli, jaką odgrywa pani redaktor, nie ogranicza się tylko w swoim niezwykle szkodliwym działaniu do jednego programu i jednej dziennikarki. Myślę, że to rozwiązanie, jakie podpowiadali niektórzy w stosunku do telewizji publicznej po PRL-u, zaorać i posypać solą, wydaje mi się znacznie lepsze i skuteczniejsze byłoby w przypadku tego, co tworzy w całości telewizja TVN. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nierealistyczne, a pan pytał o pewną szansę, jaką tworzy zmiana właściciela telewizji TVN. Nie mam pojęcia, nie mam takiego rozeznania, jakie są intencje tego właściciela. Być może nastąpią jakieś zmiany, ale te zmiany musiałyby być na pewno dużo głębsze niż sprowadzające się do jednej dziennikarki. No to tylko tak bym powiedział. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą możliwe. Bardzo bym chciał. Tak, tak. No, negatywnych sobie nie umiem wyobrazić, ale moja wyobraźnia nie jest wielka. Tylko tu jeszcze pani i zaraz, bo to... Bogna Lewtak-Baczyńska, zaraz pani oddam mikrofon. Nawiązując do poprzedniego pytania, które tutaj padło na sali, jeszcze tylko wspomnę, że może się za mało naświetla fakt historycznie, że w II wojnie światowej zostaliśmy straszliwie zdradzeni i to przez naszych zachodnich aliantów i żadne sprzymierzenie tutaj nic nam nie dało, bo tragedia Powstania Warszawskiego to nie jest tylko kwestionowana przez niektórych decyzja dowódców, ale to jest również to, że mieliśmy 400 tysięcy żołnierzy na wszystkich frontach II wojny światowej i nas oddano pod okupację sowiecką i oddano nasze Kresy Wschodnie i teraz już nikt się o nie nie upomina. Nawet nie mówimy o zbrodniach ukraińskich, jakkolwiek popieramy Ukrainę, żeby była niepodległa. I z tego wywodzi się następne moje pytanie. Ja uważam, proszę pana, że tylko pan byłby dobry prezydentem Polski. Dlatego, że Polsce potrzeba jest jak nikomu innemu, jak żadnemu innemu państwu ogromnej obrony jej imienia i ogromnej rozwagi opartej na wiedzy historycznej. I tutaj, proszę pana, nie dałabym się leczyć najwybitniejszemu młodemu lekarzowi teoretykowi, tylko praktykowi historii, który by już coś wiedział o życiu. I dlatego prezydentem państwa, nie odbierając nic panu Dudzie, nie może być człowiek, który jeszcze nie ma wystarczającej wiedzy i na dodatek na pewno jest zajęty swoją karierą. Natomiast pan nie jest osobą, która walczy o karierę. Jest pan osobą, która ma ogromną wiedzę, ogromną rozwagę i czuje się u pana, że sprawa Polski jest u pana ważniejsza niż jakakolwiek inna. Nie będzie to kariera, nie będą to inne sprawy i pana wiedza byłaby dla nas na bazie porównywalnej do Józefa Piłsudskiego. Dlatego chciałam powiedzieć, że jakkolwiek następnym po Lechu Kaczyńskim, komu bym zawierzyła, byłby tylko pan i mam straszny dylemat, bo inne kandydatury niestety tutaj mimo wszystko stawiają Polskę w stanie zagrożenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To proszę bardzo. To najkrócej spróbuję tylko nawiązać. Prosiłbym już o wstrzymanie ewentualnych, jeśli są tego rodzaju głosów, bo mogę odpowiedzieć najkrócej. Najpierw na pierwszą część pani uwagi innego rodzaju dotyczącej zdrady Zachodu. Tak, myślę, że koniecznie trzeba to przypominać, że możemy liczyć tylko na siebie. To jest bardzo ważna lekcja historii. I no tu pozwolę sobie niejako zareklamować książkę, którą oddałem w tej chwili do wydawnictwa literackiego, dużą, poważną książkę na ten właśnie temat. Tytuł: Pierwsza zdrada Zachodu. Rzecz dotyczy tej zapomnianej zdrady, ja już państwu o tym mówiłem, że pracuję nad tą książką, z 1920 roku. Wtedy była intencja sprzedania Polski w całości Leninowi przez polityków brytyjskich na czele z premierem Davidem Lloyd George'em. Wszystko było już zapięte na ostatni guzik. Niestety Polska obroniła się w Bitwie Warszawskiej. Sama obroniła się. Niestety z punktu widzenia oczywiście tego dealu, tego układu, który między Wielką Brytanią a Moskwą został zawarty.
Otóż trzeba o tym pamiętać, bardzo słusznie pani to przypomniała. Trzeba pamiętać o polskim dziedzictwie kresowym, które zostało w ten sposób zaprzepaszczone przez Jałtę. Pani pięknie to czyni w swoich programach artystycznych. Więc z tą częścią pani wypowiedzi mogę się tylko zgodzić i próbować ją wzmocnić swoją książką, która się ukaże w maju. Natomiast co do drugiej części mogę powiedzieć jedno. Ja gorąco ze wszystkich sił popieram kandydaturę pana Andrzeja Dudy i jeśli on będzie chciał z tego korzystać, będę go wspierał także, jak zostanie wybrany prezydentem. A więc ci, którzy mają do mnie zaufanie, niech zaufają Andrzejowi Dudzie. Bogusław Chomicki. Ja przejdę tutaj już konkretnie do tego, jak mamy, czy jakie mamy możliwości, żeby ten nasz kraj, naszą ojczyznę rzeczywiście zmienić we właściwym kierunku. Zgodzimy się tu wszyscy na tej sali, że partia, która obecnie sprawuje władzę, jest, no, mało powiedzieć, szkodnikiem, wręcz zdrajcą, który no po prostu oddaje naród, wygasza Polskę. Pytanie, zmierzam... Krótkie pytanie. Chcemy oczywiście, żeby wygrała PiS i żeby ten stan zmieniła. Tylko, że ja również do PiS-u mam różne pytania i wątpliwości. Od razu przegrajmy te wybory. Nie, dajmy dokończyć. Czy mamy jako wyborcy również możliwość wpływu na PiS, żeby wymusić od nich pewne rzeczy, na przykład oddawanie inicjatywy, czy robienie przestrzeni w Polsce odbywa się już od lat. Paszporty dostają obywatele Izraela bez żadnych problemów, bez znajomości języka. Tymczasem Polacy nie mogą z Kazachstanu tu się dostać, bo się robi im trudności. No nawet nasi przywódcy PiS to akceptują, także ja bym chciał, żebyśmy wybierając PiS również chcieli od nich czegoś żądać, jakichś zdecydowanych działań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Od razu nawiążę do tej ważnej kwestii, bo to jest istotne. Nikt z nas nie ma obowiązku służyć Prawu i Sprawiedliwości, pisanym z dużej litery, jako partia. Wszyscy mamy obowiązek służyć Prawu i Sprawiedliwości, pisanym z małej litery i wszyscy służymy Polsce. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość źle służyłoby Polsce, wtedy nie mamy żadnych powodów do lojalności. Teraz mamy do czynienia z testem, najważniejszym testem, jaki ma do zdania ta główna partia opozycyjna. Moim zdaniem, oczywiście mogę się mylić, inni kandydaci, inne partie opozycyjne po prostu nie mają szans wygrać tego testu w tych wyborach. I to jest powód zaufania, jakim obdarzamy Prawo i Sprawiedliwość ze wszystkimi zastrzeżeniami, jakie każdy z nas ze swojej perspektywy mieć może. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość, nie daj Boże, tego testu by w tym roku nie zdało, to jak pozwoliłem sobie napisać o tym w liście do konwencji Andrzeja Dudy, wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie nam już potrzebne. Ale teraz jest nam bardzo potrzebne i liczymy, że będzie nam dalej potrzebne, bo wygra obydwa te decydujące o przyszłości Polski konkursy wyborcze, że tak powiem. To jest zasadnicza sprawa. Natomiast jeśli, i tu ma pan całkowitą rację, jeśli chcemy mieć jakiś wpływ jako obywatele na to, co dzieje się w Polsce, to powinniśmy się organizować. I moim zdaniem taką najlepszą formułą w tej chwili, najpotrzebniejszą, jest masowe wstępowanie do ruchu kontroli wyborów, bo to jest potrzebne nam wszystkim. I tam może przystąpić zwolennik Grzegorza Brauna, może przystąpić zwolennik pana Korwin-Mikke, czy bardzo przeze mnie szanowanego pana Kornela Morawieckiego. Nie trzeba być koniecznie sympatykiem PiS-u, wystarczy być sympatykiem Polski. I to jest bardzo ważne, przystępujmy do ruchu kontroli wyborów. Bo ten ruch ma szansę stworzyć coś trwalszego niż tylko, powiedziałbym, sam bardzo ważny moment kontroli wyborów. Ma szansę stać się ruchem kontroli władzy. I to jest nam na pewno potrzebne. Można?
Moje nazwisko Baurski. Ja tu jestem z Żoliborza od przedwojny. Tu byłem chrzczony przed wojną, tu były chrzczone moje dzieci po wojnie. Tu straciłem również i dom, który mi władza ludowa zabrała i mieszkałem. I ojciec mój co budował i różne rzeczy takie robił, świetne. I bardzo się cieszę, że pan profesor dzisiaj wspomniał o naszych wielkich ludziach. O prezydencie Gabrielu Narutowicz, wspaniałym inżynierze, profesorze, o profesorze Mościcki, wicepremier Kwiatkowski. To były postacie wielkie. A stąd się wzięła nasza bida teraz, 25 lat temu, że nas starano się przekabacić na neoliberalizm z hasłem niewidzialna ręka rynku. I na tym padły te tysiące naszych zakładów pracy, te różne rzeczy. Chcę powiedzieć dosyć ważną rzecz, panie profesorze. Słownik biograficzny techników polskich jest prowadzony w NOT-cie jakieś 30 lat. NOT, Naukowa Organizacja Techniczna, teraz się nazywa Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Warto wiedzieć, że wydaje NOT przegląd techniczny, który jest jedynym w Polsce czasopismem, który przez 150 lat jest wydawany w języku polskim. Mnie się udało i nadal pracuję jeszcze w energetyce, 52 lata, całe życie bezpartyjny, nikt w rodzinie nie pracował. Nie wiem. Zamiast pytania powiedziałem, że tymi, którzy powinni być menedżerami, to muszą być ludzie, którzy znają się na tym, co będzie w przyszłości w danej dziedzinie. A tymczasem zawładnięci jesteśmy przez nauki ekonomiczne. I ekonomiści sobie przywłaszczyli teraz prym. A oni raczej powinni pilnować dobrze słupków, ale wizję przyszłości to muszą mieć prawdziwi menedżerowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i powiem, że mam wrażenie, że akurat ten aspekt, który pan poruszył, jest rozumiany w Prawie i Sprawiedliwości, w każdym razie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On rozumie, że w myśli technicznej wśród inżynierów można znaleźć szczególnie wartościową część, powiedziałbym, wiedzy eksperckiej niezbędnej do tego, żeby Polska była w XXI wieku. Proszę podejść. Ja jeszcze 2-3 pytania bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, proszę powiedzieć. Ja powtórzę pytanie, może pan powie. Paweł Zdun, przepraszam, tylko krótko. To przyjmę te dwa pytania, od pana i od pana, proszę bardzo. Chciałem panu profesorowi podziękować za pańską deklarację, bo kandydat tego, co wczoraj było w klubie Rolnina, dziękuję panu za tę wielką szlachetność, że pan w taki sposób włączył się w kampanię pana Dudy. I bardzo prosiłbym, to ja tylko krótki apel do pozostałych. Zachowajmy większą ostrożność i wrażliwość wyborczą, pewną mądrość i nie rozgrzebujmy tego, co już jest zamknięte. Był kandydat Andrzej Nowak, a teraz jedynym kandydatem Polski jest Andrzej Duda. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Chciałam nawiązać do wypowiedzi pani profesor Staniszkis, która powiedziała, że będzie głosować na kandydata na prezydenta pana Dudę. Natomiast miała w swojej wypowiedzi takie zastrzeżenia, że pan Duda no za dużo obiecuje, że nie jest możliwe zrealizować to, bo kompetencje prezydenta są inne. I bardzo mi było przykro, właściwie nie wiem, bo byłam na konwencji pana Dudy, no i byłam oczarowana, prawie żeśmy płakali z radości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O tym chciałem zwrócić uwagę, napisała pani doktor, w tej chwili jestem zmęczony, Fedyszak Radziejowska, odpowiadając niejako pani profesor Staniszkis, chyba w najnowszym numerze tygodnika W sieci.
dokładnie odpowiada na pani pytanie, więc nie chcę jakby no, streszczać bardzo mądrych wywodów pani doktor Fedysza Gradziejowskiej, która odpowiada nie tylko temu, co mówi pani profesor Staniszkis, ale szerszemu takiemu szumowi, że no, obiecuje gruszki na wierzbie Duda, że to nic z tego nie będzie. Odsyłam do tekstu pani Fedysza Gradziejowskiej, a najkrócej powiem tak. Oczywiście, jeśli weźmiemy ściśle za słowo pana doktora Andrzeja Dudę i będziemy go rozliczać za to, co on obiecuje wyłącznie jako kandydat na prezydenta, to możemy powiedzieć, wszystko to w 100% jest nie do zrealizowania. Ale wszyscy rozumiemy, nikt chyba nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda jest niezbędny po to, żeby nowy premier, no de facto premier rządu Prawa i Sprawiedliwości, mógł zrealizować program polityczny, który jest nie do zrealizowania bez prezydenta. O to chodzi, że nie wybierzemy prezydenta Andrzeja Dudy, to rząd, jeśli nawet potem powstanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie okaleczony, jakby mu ucięto jedną rękę i jedną nogę. Tak będzie mógł działać. Może mieć mocarną tę jedną rękę i jedną nogę, ale bardzo daleko nie zajdzie, bardzo dużo nie udźwignie bez prezydenta. Więc myślę, że no nie czarujmy się, nie wybieramy tylko Andrzeja Dudy, ale wybieramy nadzieję na nowy rząd także. I tego to dotyczy. Bardzo proszę, pytanie. Mnie chodzi o to, że warunkiem zwycięstwa, o którym tutaj jest mowa, jest nie tylko stworzenie ruchu kontroli wyborów, ale również przekroczenie granic elektoratu ściśle prawicowego. Tak jest. To przekroczenie jest możliwe tylko poprzez stworzenie oferty dla osób bojkotujących wybory. Pytanie jest takie, jaka może być oferta właśnie dla tego elektoratu? Czy to, co pan profesor dzisiaj mówił, czy to właśnie przekłada się na tę ofertę? Dziękuję bardzo. Nie, ja nie prowadzę żadnej kampanii wyborczej w tej chwili, więc ja nie składam żadnej oferty. Natomiast myślę, że taką ofertę przedstawia pan Andrzej Duda. I powiem, jak ja rozumiem istotę tej oferty. To jest oferta bardzo silnie prospołeczna. To znaczy zwrócenie uwagi na to, co jest najbardziej krytykowane przez tak zwanych realistów, którzy mówią, to się nie da zrobić. A więc przywrócenie wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn. To jest rzecz, która dotyczy no nie wąskiej grupy zwolenników PiS-u. No nieprawda. To właśnie dotyczy milionów ludzi w Polsce. Nie wszystkich, ale no ogromnej większości, prawda? Także tych, którzy nie głosują. Teraz mają powód do zastanowienia się, czy zostanę w domu i w związku z tym mam gwarancję, że pracuję do 67 roku życia. Kobieta o ileś lat dłużej w ogóle musi pracować niż wcześniej było to ustalone. Czy mam szansę, nie wiadomo jak to będzie, dotrzyma czy nie dotrzyma, ale mam szansę przynajmniej odwołać się potem, obiecał mi to, że przywróci ten poprzedni wiek. No wydaje mi się, to jest jakaś oferta, jakaś nadzieja, o gwarancjach nie możemy mówić, ale jakaś nadzieja, jakiś argument, moim zdaniem bardzo ważny i świadomie wybrany. To nie jest nadzieja na przekonanie wyborcy PO czy PSL-u, bo do dużej części tych wyborców niestety my nie dotrzemy. Nie dlatego, że nie mamy argumentów, tylko że to są wyborcy związani nie argumentami. Tam nie ma ideowców, bo nie ma żadnej idei, tylko jest kasa. Kasa, która zależy od tego, czy utrzymamy te potężne, powiedziałbym, no właśnie, co tu się rozwodzi, czy Królik będzie przy władzy. Kiedy widziałem, powtórzę to, co wczoraj powiedziałem na klubie Ronina, kiedy widziałem wiec poparcia dla prezydenta Komorowskiego w Krakowie, to byli szefowie wszystkich istotnych przedsiębiorstw i spółek w mieście Krakowie. Wszyscy. Co wytwarza atmosferę strachu wobec wszystkich ich pracowników. Nie zagłosujecie na Komorowskiego, to nie wiadomo, czy będziecie pracowali po wyborach, prawda? Więc to są ludzie już zastraszeni, prawda, zmobilizowani strachem. A więc do nich nieduża nadzieja, że ich przekonamy.
Dlatego nie liczę na duże sukcesy w pozyskiwaniu elektoratu Platformy. Chciałbym, ale nie traktuję tego realistycznie. Natomiast jest te 40 parę procent ludzi, którzy nie idą do głosowania. Tak jak pan powiedział, to jest nasz cel, powinien być cel kandydatów, którzy chcą wygrać te wybory. I mam wrażenie, że Andrzej Duda, jego sztab to rozumie. W tę stronę takimi hasłami, obietnicami, jak zwłaszcza ta, którą wymieniłem przed chwilą, może przełamać, przynajmniej uszczknąć ten mur nieufności, a raczej powiedziałbym zupełnej obojętności tych, którzy uważają, że od polskiego państwa nic dobrego ich spotkać nie może i należy to państwo de facto bojkotować. No tu Andrzej Duda pokazuje, że jest coś ważnego, co jednak od państwa zależy i on obiecuje to zmienić. Tak jest, obietnica, która dotyczy sprawy, o której mówiliśmy tutaj, dzisiaj, ten 1 maja 2016 roku, wolny obrót ziemią i orną, i leśną, prawda? Otóż to jest sprawa zasadnicza znów, także dla tych, którzy może do głosowania nie chodzą, ale traktują to instynktowne przywiązanie do ziemi, korzystanie z lasów jako część swojego naturalnego prawa. Trzeba jeszcze mocniej akcent położyć na to. Nie będziesz mógł wejść do lasu, bo to nie będzie już las państwowy, tylko prywatny, do którego nie będzie ci wolno wejść. Na wycieczkę, na grzyby, na rower. Ten akcent trzeba także podnosić, bo to trafia do ludzi nawet może niezainteresowanych polityką. Tak wyobrażam sobie poszukiwanie tych pól, na których można znaleźć potencjalnych nowych wyborców. Nie odbierać ich PO czy PSL-owi, zwłaszcza PSL, bo ktoś tu powiedział, że partia rządzi w Polsce. Dwie partie rządzą w Polsce. Bardzo skutecznie. Nie wiem, która jest skuteczniejsza, która bardziej brutalna w egzekwowaniu swoich wpływów. Więc z elektoratu tych dwóch partii dużo nie uszczkniemy, ale z tych 40 paru procent niegłosujących powinniśmy i mam wrażenie, że Andrzej Duda w tę stronę idzie. I tym powiedziałbym akcentem nadziei chciałbym zakończyć to spotkanie i bardzo państwu podziękować za uwagę. Dobrze, ostatnie pytanie, przepraszam, pani prosiła. Tak, ostatnie pytanie, bardzo proszę. Ja powtórzę w razie czego. O, działa. Ja chciałam prosić pana, panie profesorze, żeby pan zaapelował do tych tu wszystkich ludzi, którzy tu przyszli, których pan wykształcił i przygotował do tego, żeby każdy z nas, 4-5 osób podjęło się przyprowadzić do wyborów, żeby ludzie są zagubieni, ludzie są nieświadomi. To jest jednak dość liczna grupa, pomnożąc poprzez 5 już jest coś do zrobienia. Proszę o to zaapelować. Bardzo dziękuję pani. Ja pozwolę sobie tylko na takie nawiązanie trochę żartobliwe. Ja nie poczuwam się do tego, żebym kogokolwiek tutaj wykształcił. To pan prezydent Komorowski mówi, że wykształcił tysiące proboszczów w Polsce. Ja nie wykształciłem żadnego. Natomiast absolutnie pani apel wydaje mi się odzwierciedleniem tej mojej prośby. Bądźmy, ona brzmiała może patetycznie i niekonkretnie, rycerzami sprawy polskiej niepodległości. Jak możemy osiągnąć tę godność, ten status, dokładnie w taki sposób, jaki pani zaproponowała. Przyprowadźmy wyborców do wyborów. Bardzo państwa o to proszę. Dziękuję bardzo.